Witajcie właściciele pojazdów z silnikiem diesla koreańskiego producenta. Generalnie producent jaki by nie był, czy to będzie zachodni, czy wschodni, czy dalekowschodni i tak dalej, zasada będzie ta sama. Nim do tego dojdę, co tu leży przed nami, z czym będziemy się dzisiaj wiązali, musieli zapoznać, chcę przytoczyć pewną kwestię taką. Często rodzą się pytania, czy warto jest trzymać się jednego sprawdzonego mechanika, czy lepiej jeździć po różnych mechanikach i tak dalej. Osobiście moje zdanie jest takie. Sprawdzony mechanik to jest dobra sprawa. Natomiast konsultacje zawsze warto jest zapytać u różnych osób ze względu na to, że różne osoby mają różne wiedzy. Czasem można wyciągnąć sobie samemu wnioski. Dlatego też ja nie krytykuję mechaników, nie krytykuję punktów, serwisów i tak dalej ze względu na to, że oni swoją robotę wykonują. Natomiast czasem znajdzie się ktoś taki, kto doradza jednej osobie w kółko, tak jak na przykład z tym silnikiem, który tutaj leży. Może nie silnikiem, jest to część silnika, którą zaraz zobaczycie. Jest to element, który był serwisowany w jednym punkcie od samego początku aż do końca. A końcem tego pojazdu było niestety bum. Co zrobiło to boom? To boom było bardzo tragiczne. Urwała się korba i jak widzicie, po skutkach uszkodzenia korby, niestety, silnik uległ uszkodzeniu. Co znaczy uległ uszkodzeniu? Przy takim strzale jak wał uderzył w korbę, niestety wał, trup. Jak uderzył w blok, niestety blok, trup. A tak jak wiecie, środek silnika jak został uszkodzony, no to niestety jest trup, ale została obudowa i dzięki temu możemy się dzisiaj podzielić pewnymi kwestiami. Ale wierzcie mi, będę musiał założyć do tego rękawice, bo tutaj już potrzeba troszkę stalowych nerwów. Bo można się pobrudzić. Dobra, rękawice mamy założone. Więc tak, co tutaj mamy? Mamy obudowę rozrządu z silnika dieslowskiego o oznaczeniu CRDI. Nie będę mówił jaki, ze względu na to, że taki sam korpus występuje w różnych silnikach. Jeżeli przyłożymy różne pojemności, to te korpusy mogą być takie same, ze względu na to, że rozrząd jest również taki sam. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do takiej sytuacji, że ten element jako część elementu całego silnika był serwisowany książkowo. Co znaczy książkowo? To znaczy wymieniany był olej, jak książka pisze, a książka pisała 30 tysięcy. No i tak też się stało. Inaczej ten silnik by nie trafił tutaj w moje ręce. Całe szczęście, że udało się go zdobyć, ale dobra. Przymiarkę robimy. Otwieramy, żeby się podzielić informacjami, co tutaj mamy. Ta-da-da. Jak wiecie bardzo dobrze, w układzie silnika, w jego układzie smarowania jest olej. Olej jest bardzo dobrą substancją do smarowania, jeżeli jest olejem. No właśnie. I to, co widzimy tutaj, to ktoś by powiedział, no co ty chłopie, rozebrałeś silnik diesla, przecież on będzie czarny w środku, bo musi być czarny w środku. No, olej diesla jest czarny. Ale. Właśnie, to ale robi wielką różnicę. Nie chodzi mi o to, że olej gdzieś tam jest po brzegach, że są uszczelki tutaj z masy silikonowej, bo to wszystko rzecz być musi. Natomiast, którą wy rzecz teraz widzicie? Tu, na przykład. Zobaczcie. Zebrałem masełko. Przesuniemy tą obudowę. Zobaczcie. Tu pracuje sobie
pompa paliwowa z kółeczkiem rozrządu. I zbieram sobie co? Zbieram sobie masełko. Jak wiecie bardzo dobrze, w układzie pracującym pracuje pompa, do której zaraz dojdziemy, zaraz wam ją pokażę. Natomiast pompa pompuje olej, ale nie masło. To nie jest maszyna do robienia. No nie wiem, czy do lodów się dodaje masło. Myślę, że nie, ale to nie ma ubijać nam śmietany, czy robić masła. Natomiast zobaczcie. To jest to wszystko, co ja zbieram. To nie spływa. To zostaje gęste najnormalniej w życiu. Pozwolę sobie to przybliżyć, żebyście wy to widzieli. To jest to, co zostawiła wymiana oleju w interwale 30 tysięcy. Tak książkowo był wymieniany olej w tym pojeździe. Muszę sobie to wytrzeć. No i lecimy. Którą część widzimy? Widzimy tą część. Zobaczcie. Gęsta papka. Które miejsce jeszcze? Przelecimy sobie tutaj wyżej. O, tu jest bardzo fajna rzecz. I to, co jest najciekawsze, wierzcie mi, to jest góra silnika. Tutaj jest góra silnika, na której pracuje rozrząd, czyli teoretycznie to coś z tej góry powinno spływać. Ale skoro już nie spływało, no to zobaczcie, co zostawało wewnątrz tego silnika. I teraz odpowiedzcie mi na pytanie, jak taki silnik był w stanie pracować i że w ogóle pracował. To znaczy, ja myślę rzecz jaką. Ogólnie pracował do momentu, aż jego moment obrotowy zaczął tracić sygnał, tracić siłę, tracić moment. Aż w końcu co zrobił? Bum! Bo dostał temperatury i niestety nie było co smarować. Także widzicie, co powodują interwały 30 tysięcy. Więc jeżeli myślicie, że zaoszczędzicie na oleju, kupując nie wiadomo jaki olej, zmieniając go co 30 tysięcy, no to wierzcie mi, że na tym oleju naprawdę zaoszczędzicie. Niestety muszę przyznać tutaj rację tym, którzy zmieniają olej co 30 tysięcy, że na tym oleju idzie zaoszczędzić. Ale czy idzie zaoszczędzić na silniku? To już jest informacja inna. To są dwie rzeczy, które zupełnie nie idą sobie w parze. Dobra, śrubokręcik trzeba wytrzeć. Także widzicie, w takim dekielku jest masełko. Teraz sobie wyobraźcie, co jest w misce, co jest w smoku, co jest w innych elementach układu smarowania. Ja wam pokazałem tylko bardzo niewielkie fragmenty tego, co ja ściągnąłem, ale gdybym chciał tutaj pościągać tego czegoś bardzo dużo, to wierzcie mi, że uzbieralibyśmy naprawdę tego bardzo dużo. Gdybyśmy to w ogóle zmyli, to już byłaby w ogóle tragedia. W każdym razie dzisiaj jest w miarę ciepło. Około 30 stopni mamy na zewnątrz, więc to też jest miękkie, ale gdybyśmy w tym momencie mieli temperaturę 15 stopni, no to wierzcie mi, że to by było najnormalniej w życiu jak masło wyjęte z lodówki, którego nie da się pokroić. Dobra, odkładamy ten biznes i teraz przejdziemy do części pompy. Tutaj w dolnej części mamy pompę olejową. To jest ten dekiel, który odłożyłem wcześniej, który widzieliście od góry. No i pompa sobie pracuje. Pompa sobie pracuje. Pompa w dolnej części tutaj ma smoka. Widać to? No, po części tylko widać. Nikt nic nie zwraca uwagi. Tutaj mamy tego smoka, którym sobie ma pompa olejowa zasysać czynnik, którym będzie smarowała cały silnik. No ale wierzcie mi, no niestety masłem pompować, smarować się nie da. Masła nawet się nie da pobrać bardzo. Spróbujcie sobie masło rozsmarować na kanapkę, wyjęte z lodówki, a tym bardziej, co ma zrobić silnik? On nam nie powie, że ej, oleju nie mogę pociągnąć. Po prostu on już go nie pociągnie.
Zobaczcie. To jest górna część Dekla. I teraz macie pytanie własne i własną odpowiedź. Czy warto jest oszczędzać na oleju? Moje zdanie jest takie. Lepiej wlewać gorszy olej z częstymi zmianami, jak bardzo rzadko. Chyba że zależy Wam na tym, żeby oddać pojazd jako uszkodzony, nie? Choć takich rzeczy nie róbcie. Także tutaj, słuchajcie, żadnej, uważam, ekologii nie ma, jeśli chodzi o kwestie rzadkiej zmiany oleju, czyli małych interwałów, ze względu na to, że zobaczcie. I teraz wyobraźcie sobie, ile potrzeba czasu, energii, żeby taką obudowę umyć, dopracować, doszlifować do takiego stanu, by to dało się założyć najnormalniej w życiu ponownie do montażu. To wszystko to jest jedno wielkie bagno. Dlatego też nie krytykujcie pojazdów ani producentów ze względu na to, że na przykład w tych pojazdach się zatrzymują wały, a w tych pojazdach to pada hydraulika, a w tych silnikach to popychacze trzeba często wymieniać, albo zużywają się wałki, korby się zatrzymują, panewki i tak dalej, i tak dalej. One się będą zatrzymywały, bo no niestety my oszczędzamy na oleju. No i naprawdę na tym oleju idzie zaoszczędzić. Po co kupować jest super olej, skoro można taki olej kupić raz na X i też będzie, nie? Dobra, słuchajcie, nie będę Was zatruwał, nie będę zatrzymywał, bo już tutaj się widzę, coś zaczyna dziać dookoła mnie. Także myślę, że sprostowałem pewną kwestię, czy warto jest oszczędzać na oleju, czy też nie. Myślę, że niewiele osób będzie Wam chciało pokazać, jak wygląda taki silnik. Natomiast wierzcie mi jedną rzecz. Jeżeli pojedziecie z takim pojazdem do kogoś, kto Wam będzie chciał zrobić remont takiego silnika, no to wierzcie mi, że koszty Was przerosną. Ze względu na to, że naprawdę kwestia dopracowania takiego silnika, domycia go, doczyszczenia, doszlifowania, kurde, to jest roboczo godzin X. A to musi być wyczyszczone i wymyte, bo co z tego, że my to złożymy, jak możemy tylko wyczyścić tutaj i co? I złożyć takie bagno, żeby sobie dalej to pracowało. To wszystko ma być czyściutkie, na tip-top. Taka powinna być zasada wśród mechaników. I pewnie taka jest. Trzymajmy się tego. A ja trzymam się własnych spostrzeżeń. Zapraszam do komentarzy. Bardzo chętnie odpowiadam, jeżeli tylko jest możliwość. Wierzcie, nie na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć i nie w każdym czasie, bo wy piszecie do mnie jako grono, a ja powiedzmy jestem sam i też niestety potrzeba czasu, żebym zapoznał się z waszym tematem, a nie zawsze odpowiedź jest od razu bach, ze względu na to, że trzeba coś przedumać, trzeba gdzieś się coś zapoznać i tak dalej, bo nikt nie jest fenomenem. Także nie psujcie silników, nie urywajcie korb, wymieniajcie olej i cieszcie się super jazdą diesla. Bynajmniej diesel to jest diesel, nie? Zawsze mniej spali jak benzyna. Trzymajcie się, zdrówka życzę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!